Na żywioł. Ze studia na trakcie. Na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Jakub Rutka, witam bardzo serdecznie. Kolejny piątek, minęła godzina 18. Czas na program Na Ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. A dzisiaj, jak już to określiło wielu naszych gości, na najbardziej wygodnej ławce w Polsce, Kasia Dulnik. Witam serdecznie. Zgadza się? Ona jest w miarę wygodna? Jest, tak, jest bardzo wygodna. Jedyne, co brakuje, to śpiewu ptaków. Tutaj gdzieś w tle byłoby jeszcze sympatycznie. To jak był Cybermarian, to on robił na żywo nam takie, ale to potem możemy podłożyć Dobra, i będzie. Świetnie. Naprawdę bardzo wygodna. Polecam. Czyli warto do nas przychodzić, chociażby ze względu, żeby usiąść na takiej wygodnej. No moje krzesło nie jest już niestety takie wygodne, ale no cóż. Każdy ma na co zasłużyć. No właśnie, może kiedyś się role zamienią, może to ja tu będę kiedyś wsiadał. Trener żeńskiej drużyny SKK Polonia Warszawa. Tak. Zgadza się. Zgadza się. Prezes Stowarzyszenia Koszykówki Kobiecej Polonia Warszawa. Zgadza się. Nie, już nie. Nie? Nie, ale za to wiceprezes Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Mistrzyni Europy. Zgadza się. I mistrzyni Polski. Zgadza się. 1990 rok, zeszły wiek. Ale tytuły są. Są i medale są. Nie tracą ważności ani... Nie. Jak w ogóle, skąd ta koszykówka? Czy koszykówka, miłość do tej koszykówki została przekazana w genach? Czy nie? Czy... U mnie tak. U mnie zdecydowanie w genach. Chociaż bardzo się broniłam i chyba nikt nie wierzył, ponieważ ja jestem... w rodzinie jedyną dziewczynką, czy byłam wtedy, jak się urodziłam. Miałam swojego brata, mam swojego brata starszego i brata ciotecznego i to oni robili cały szum w domu olbrzymi. Natomiast ja się urodziłam taka blada, chorowita i wiecznie z anemią, więc tam babcia z mamą nade mną chuchały i dmuchały, żebym w ogóle dożyła jakiegoś wieku. No i pewnego w tej właśnie białych rajstopkach do przedszkola, w białych rajstopkach z przedszkola mogłam w gości chodzić i pewnego dnia w wieku 10 lat przyszłam do domu i powiedziałam, że się zapisałam na koszykówkę. Więc wszystkim opadły szczęki, bo moja mama grała w koszykówkę, mojego tata siostra grała w koszykówkę. Obydwie były reprezentantkami Polski i uczestniczyły w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata. Mój tata przygotowywał mistrzostwa Europy, które odbywały się swego czasu w Polsce. Wujek był trenerem Czarodziejów z Bielan, także ta koszykówka w domu u nas zawsze była, natomiast nikt nie myślał, że to ja też będę biegać za tą piłką. Te chucherko takie... Tak, chucherko miało za zadanie dobrze wyjść za mąż pewno i gotować obiady. No i w końcu dowiedzieli się, że jest ta koszykówka i jaka była reakcja? No, Oprócz tego początkowego zdziwienia i niedowierzania. No, babcia załamała ręce, mama poleciała ze mną na mecz pierwszy. Na meczu rzuciłam pierwsze punkty, wybiłam sobie palec, pojechała ze mną na ostry dyżur, tam mi założono gips na ten palec i mama tak spojrzała na mnie i mówi, wiesz co, ty to będziesz grała w tego kosza, bo tak tyle wiatru narobiłaś, że to nie musi coś z tego być. No wybity palec, to tak jak ja zdążyłem powiedzieć zawsze. Moja kariera się kończyła, koszykarza się skończyła tym, że wybijał mi się zawsze palec. No, wybity palec to jest jeszcze, muszę tą historię opowiedzieć, z panem premierem Buzkiem swego czasu. Po mistrzostwach Europy zostałyśmy zaproszone do niego na spotkanie. Poszłyśmy z tymi medalami przy okrągłym stole, usiadłyśmy, kawka, herbatka, ciasteczka, te rzeczy. No i pan Buzek chciał tak zagadać i być z nami, tak utożsamić się ze sportowcami i powiedział, że, no, że mamy takie kontuzje i on też miał kiedyś wybity palec i ma go wybitego do dziś. I pokazał chociaż który? Nie. Nie, bo może to był ten środkowy, albo lepiej nie. Nie wiem, tego nie wiem. Jak ta koszykówka? Bo piłka nożna jest wszechobecna. Mistrzostwa mamy, Puchar Europy, mistrzostwa są transmitowane w telewizji. Czwarta liga piłki nożnej. Tak. Wielki boom jest na tą piłkę nożną. Koszykówka jest tak trochę... dalej w tle. Co jest tego przyczyną, że ta koszykówka jest tak mniej popularna? W Stanach jest przecież na odwrót. Tak, no ale my mamy swój klimat, tak? W naszym klimacie nie można na okrągło cały czas biegać. Koszykówka, trzeba pamiętać o tym, że twórcą koszykówki był James Naismith, odrobina historii, który był Amerykaninem, tak? I to on stworzył dyscyplinę, gdzie był rozpisany taki konkurs, tak? Żeby wymyślić dyscyplinę, w której będą mogli lekkoatleci grać gdzieś zimą na hali, tak? Dlatego też tam jest taka popularna. U nas jest mniej popularna. Popularna jest piłka nożna przede wszystkim chyba dlatego, że piłka nożna jest prosta technicznie. Tak naprawdę każdy może wziąć piłkę, kopnąć. Zawsze można gdzieś znaleźć kawałek. To jest olbrzymi fenomen. Ja zazdroszczę piłce nożnej. Zawsze można znaleźć dwa trampki, które się postawi i się stworzy bramkę, tak? Zawsze można, jak nie piłkę, to butelkę i można grać, tak? Wszędzie. Ja też na korytarzu grałam w szkole w taką piłkę nożną, ale teraz gdzieś posypią komentarze, hejty miłośników piłki. Nie, ale ja naprawdę jestem pełna podziwu. Ja bym strasznie chciała, żeby koszykówka była tak popularna jak piłka nożna, ale wiem, dlaczego nie jest. No z racji tej naprawdę prostoty dostępności, gdzie każdy maleńki człowieczek taki roczny jest w stanie kopnąć piłkę, tak? Ładniej lub lepiej lub gorzej, ale każdy kopnie. Do kosza rzucić już jest dużo trudniej. To jest dyscyplina techniczna i myślę, że tu jest ta przewaga piłki nożnej. Pozdrawiam fanów piłki nożnej. W sobotę pójdę pierwszy raz w życiu na mecz. A nie jest tak, no bo też przy okazji od razu się też mniej mówi o tych koszykarzach, na przykład o wszystkich. No małe dzieci to na przykład jak chcą być piłkarzami, to od razu sobie stawiają tam na wzór Cristiano Ronaldo. Tylko nie wiem, czy oni go stawiają za wzór, nie wiem, czy przez względem umiejętności, czy fryzury, czy zarobków, bo to też jest inna kwestia. Natomiast no właśnie, a samą dyscyplinę i tą ligę NBA, która jest w Stanach, to jest taki nasz polski odpowiednik czego? No nie ma, no to jest taka liga, jedyną młodszą siostrą NBA jest WNBA, żeński odpowiednik, tak? To jest naprawdę liga na mega wysokim poziomie. Nie ma, w Polsce nie ma takiego odpowiednika. Tu też jest problem z mediami, tak? Media bardzo chętnie pokazują piłkę nożną, tak jak rozmawialiśmy. Jakieś puchary, wszędzie, tak, wszystko co się da. Będzie. Euro zaraz będzie, o którym już słyszymy, tak, tak. Jak gdzie się nie obejrzy, Lewandowski jest, tak? Wszechobecny. Ludzi to cieszy, tak? No to jest to, czego ludzie potrzebują. Pokazuje się to, czego ludzie potrzebują. Natomiast wydaje mi się, że siła mediów jest olbrzymia i gdyby wypromowano koszykówkę, a nie zrobiono tego nigdy, nawet po Mistrzostwach Europy, gdzie zdobyłyśmy złoty medal, to ta dyscyplina mogłaby być dużo bardziej popularna, tak jak jest w Stanach na przykład. No właśnie, bo nawet siatkówka, która też była swego czasu niszowa trochę. Niszowa, teraz się zrobiła taka, no przecież teraz telewizji się ogląda, to siatkarze w co drugiej reklamie. No tak, ale została wypromowana przez media, ewidentnie, tak? No. Może i nadejdzie ten czas na... Tak, my chociaż trochę. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka, na żywioł. Wracając do tematu NBA, bo chyba tylko 3 Polaków grało w NBA, z tego co zdążyłem zrobić sobie taki research. No, Marcin Gortat, Trybański i Lampę. Mnie się wydaje, że on był tylko na obozach przygotowawczych, że on nie zagrał żadnego oficjalnego meczu, że on był wybrany, ale nie grał, ale znaczy, może tak się mylę. Oficjalne źródło podało, że przed Gortatem było 2 Polaków w NBA. Cezary Trybański, Maciej Lam. No tak, ale takim jedynym grającym... Może po prostu był w budynku, wszedł i wyszedł i napisali, że był w NBA. Nie, myślę, że nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że był wybrany, ale nie był w składzie, tak? Bo u nas też na przykład oprócz Gośki Dydek, Krysi Szymańskiej, Lary Bibrzyckiej i Kobryn była jeszcze Eliza Sokołowska, która została jako pierwsza wybrana w drafcie do WNBA, czyli tego żeńskiego odpowiednika, a nigdy nie zagrała żadnego meczu i nigdzie w oficjalnych gdzieś tam źródłach nie jest podawana. Także no, trzeba by było sprawdzić. Twoja miłość do tego kosza trwa nadal, bo cały czas grasz. Jesteś trenerką i jednocześnie aktywnie działającą i grającą. No to już będziemy kończyć w tym graniu, chociaż mogłabym to robić pewno, ale trzeba się tak się tylko mówi, ale nie wiem, czy to będzie tak łatwo skończyć. Już raz, ja już kończyłam wielokrotnie, więc... No. Czekam na oficjalne zakończenie, jeśli zrobią mi tutaj czy Polski Związek Koszykówki, czy Okręgowy Związek Koszykówki, czy Polonia Warszawa, czy wszyscy razem zorganizują mi zakończenie, na którym wręczą mi jakiś ten dyplom, to zakończę wtedy. A jaka jest atmosfera w drużynie? Jak się dogadujesz z koleżankami, które, no jak wczoraj wszedłem na stronę i wszedłem w skład, no to tam dziewczyny młodsze ode mnie Ja miałem uczennice w takim wieku. Jak się dogadujecie? Czy ty jesteś dla nich takim dużym wzorem do naśladowania? Jesteś jednocześnie taką ich jakby mamą w zespole, taką opiekunką? No, chyba trochę tak. Oczywiście ile ludzi, tyle jest opinii, tak? Są tacy, którzy nie wyobrażają sobie, żebym nie grała i jak mówię, że już nie będę grała, to kibice na Polonii potwornie płaczą. Są tacy, którzy mówią, ona już powinna być tylko trenerem, nie powinna grać, tak? To nie są proste relacje, tak? To jest taki trudny związek, bycie równocześnie i trenerem, i zawodnikiem, bo trzeba mieć trochę schizofrenię, tak? Biega się po boisku, trzeba myśleć, jaką zmianę zrobić, a samemu nie popełnić błędu. To wszystko jest niezmiernie trudne, natomiast jest do zrobienia, tak? Ale trzeba mieć wokół ludzi, którzy jakby wierzą w ten system. W jakim wieku najlepiej jest zacząć, żeby mieć szansę rozwinąć w sobie jakiś tam zalążek kariery i ją rozwijać? Bo nie wiem, czy ja na przykład już podejrzewam, byłbym za stary, żeby zrobić ze mnie koszykarza. Prawda jest taka, że żeby zostać koszykarzem czy koszykarką, dobrze jest zacząć jak najwcześniej, natomiast ja nie jestem zwolenniczką tego naprawdę jak najwcześniej, bo najwcześniej dla mnie do 10 roku życia to się powinno bawić w koszykówkę, bez takiej ścisłej specjalizacji, po to, żeby rozwijać się ogólnie, tak? Czyli na podstawie ćwiczeń ogólnorozwojowych, pływania, biegania, skakania, gibkości, wszystkiego, co się da. A tej specjalizacji jak najmniej. Ja jestem zwolenniczką, żeby koło 10 roku życia właśnie zaczynać. Jeśli są też rodzice dzieci, to polecam sport i polecam gry zespołowe w szczególności. No właśnie, a jedną z takich osób, która dosyć późno odkryła swój talent do koszykówki, był Grzegorz Dakan-Barański, którego miałaś okazję szkolić w programie Odwaga. On był również u nas w naszym programie. Widziałam. No właśnie, jak on sobie radził jako koszykarz? On sobie radził dobrze, bo on miał podstawy, które otrzymał w szkole. On później przez kilka lat, mówiąc ładnie, nie miał piłki do koszykówki w ręku. Mam nadzieję, Grzegorz, że się nie obrazi, że tak cię obgadujemy. Ale to... Tak troszkę, ale dobrze obgadujemy. Tak, będziemy mówić pozytywnie. I to jest trochę jak z jazdą na rowerze, tak? Czy jazdą na nartach. Można kilka lat czegoś nie robić, a gdzieś tam ruch zostaje w głowie. Więc on wziął piłkę, może to jeszcze nie było takie gładkie, trochę było kanciaste, no bo nie robił tego przez jakiś czas, ale widać było, że potrafi to robić. Jestem przekonana, że gdyby zaczął spotykać się w jakiejś grupie, która gra w kosza raz w tygodniu, tak jak znam takich grup bardzo wiele, to miałby przyjemność z takiego grania i na pewno by się świetnie bawił i nie wstydził. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka, na żywioł. Kasiu, wiemy, że przygotowałaś niespodziankę drobną dla naszych widzów. To jest takie fajne właśnie. Tak. Wiemy, że przygotowałaś. Aha. Cóż takiego dla nas przygotowałaś ciekawego? Do wyboru, do koloru. Jeśli ktoś będzie miał ochotę odbyć ze mną trening, tak? Pouczyć się trochę, przypomnieć sobie trochę koszykówki, czy nauczyć się czegoś, służę pomocą. A myślę, że warto, bo naprawdę ja obejrzałem ten odcinek Odwagi i naprawdę fajnie. Chciałbym, sam bym skorzystał bardzo chętnie z takiego treningu. Musisz wygrać. Nie wiem, czy możesz. No, także nie, naprawdę zachęcamy. I jaka to będzie forma? Mówię, może być forma treningu, pójdziemy gdzieś na Orlik, czy jak ktoś będzie miał jakiś inny pomysł, to gdzie indziej. Możemy tam to zrobić, możemy pograć 1 na 1, możemy zaprosić kibiców, którzy będą nam kibicować. Myślę, że będzie fajnie. Czyli w dowolnej praktycznie formie osobiste, znaczy to tak osobiste, w dowolnej formie osobiste spotkanie. Tak, pod względem sportowym oczywiście. Oczywiście. No, to jest, słuchajcie, jedyna taka szansa, aby... Póki jeszcze biegam. Z mistrzynią Europy i z mistrzynią Polski. Można zagrać sobie 1 na 1 i na pewno wtedy będziecie mogli wygrać taki pojedynek, prawda? A to tak się mamy umówić, na to się nie umawialiśmy. Nie. Ale słuchajcie, nawet dostać takie solidne lanie w kosza od mistrza Europy, to też jest, można tak, się ale nie jest już tak niestety dobrze, jak było. No. Można próbować. Myślę, że jest. Także zachęcamy. Konkurs robimy w formie oczywiście facebookowej, ale żeby nie było łatwo, trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Mamy przygotowane pytanie konkursowe, dlatego nie będę Ci odbierał tej przyjemności zadania tego pytania naszym widzom. Jeżeli, słuchajcie, chcecie wygrać taki trening personalny czy mecz 1 na 1 z mistrzynią Europy i Polski Kasią Dulnik, wystarczy, że odpowiecie na następujące pytanie. Gdzie trzymam swoje medale mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, jakieś różne inne puchary? Na pewno podpowiemy, że w domu. W domu, tak. To... Trzeba strzelić pomieszczenie, miejsce. Gdzie? Swoje odpowiedzi piszcie w komentarzach pod tym filmem na Facebooku, na naszym profilu na Facebooku. No oczywiście musicie kliknąć lubię to w naszą stronę, żebyście mogli wziąć udział i subskrybować nasz kanał. Spośród wszystkich osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, wylosujemy tę, która będzie miała okazję wziąć udział w tym treningu albo meczu 1 na 1. A szczegóły już później dogadamy. Zachęcamy. Gdzie Kasia Dulnik trzyma swoje trofea? Gdzie? Gdzie? Czekamy. Czekamy na odpowiedź. Na zakończenie naszej rozmowy chciałem się odwdzięczyć po części tym, że jesteś u nas, ale chciałem zapytać, czy dla sportowca jest to ważne, aby dbać o siebie, o ciało? No, ja myślę, że jest bardzo ważne. To wręcz bym powiedziała, że sportowcy mają taki kult ciała, tak? Zawsze staramy się być zadbane, pachnące, umyte. Zresztą to dobrze wpływa, jak się później z sędzią dyskutuje na różne tematy. Umalowane oko pomaga. To się dobrze składa, bo mamy od sponsora naszego programu taki dla Ciebie zestaw cały, kosmetyczny. Zestaw od sponsora naszego programu, firmy Tołpa. Jest cały zestaw kosmetyków, który myślę, że na pewno się Tobie przyda. Na przykład odmładzający krem do rąk. Dla koszykarki chyba, która operuje głównie dłońmi i dłonie to narzędzie pracy. Myślę, że będzie naprawdę to trafiona rzecz. Miękka skóra, tak? Dobrze się piłka będzie trzymała. Fantastycznie. Poza tym jest to dobre dla osób, które mają jakieś uczulenia czy alergie, bo jest hipoalergiczny, czyli dla alergików, tak jak ja mam bardzo często różne jakieś takie rzeczy, to będzie bardzo dobry. No ale jako dla trenera po ciężkim wysiłku, kiedy jesteś wkurzona naprawdę na dziewczyny, bo nie trafiały albo strzelały do własnego kosza, to wracasz do domu i sobie robisz taką antystresową kąpiel. Borowinową. Fantastycznie. Czyli naprawdę jest do wyboru, do koloru. A co najważniejsze, wszystko jest w małych ilościach, czyli możesz po prostu zabierać to ze sobą. Produkty nie tracą, nie zalegają nam, jak kupujemy duże tuby, nie zalegają nam, potem tracą ważność i tak dalej. My nie wiemy. Tutaj mamy wszystko w małych opakowaniach, czyli wszystko praktycznie na bieżąco mamy pod okiem. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona z tego. Pod oczy też tam jest, tak. Tak, jest pod oczy, jest pod okiem, wszystko będzie i pod ręką, i pod okiem. Firma kosmetyczna Tołpa zadbała o to, abyś naprawdę mogła porządnie, ja nie mówię, że teraz nie dbasz. Żeby nie było. Żeby nie było, ale żebyś mogła naprawdę porządnie. Jest też taka ulotka, która opisuje dobowy cykl skóry. Bo nasza skóra podobno ma wymagania. O danych różnych porach potrzebuje innych rzeczy, także też bym tylko nie musiała torebki zamieniać na większą, wiesz, 12 teraz. Nie, właśnie, to jest tam tak fajnie skoncentrowane, że nie trzeba właśnie wydawać na kupę kosmetyków, tylko właśnie mniej, ale bardziej wartościowe. Super, bardzo firmie Tołpa dziękuję za prezenty. My również dziękujemy. My widzimy się już w kolejny piątek, tak samo o godzinie 18:00. Zapraszamy, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nasz profil na Facebooku, tam dużo zdjęć, konkurs z nagrodami, przypominamy, bierzcie udział. Jeżeli również chcielibyście podzielić się z nami swoją opinią, kogo chcielibyście zobaczyć na tej naszej najwygodniejszej ławeczce, piszcie, postaramy się sprostać Waszym prośbom. A ja dziękuję bardzo serdecznie Kasia Dulnik, mistrzyni Europy i mistrzyni Polski. Dziękuję raz jeszcze za przyjęcie naszego zaproszenia i wizytę w naszym studiu. I ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będę mogła sobie przyjść posiedzieć tylko tak trochę czasami tutaj. Możemy wypożyczać. Dobra. Ustalimy jakiś abonament i będziemy wypożyczać. No, dogadamy się. My widzimy się w kolejny piątek, teraz idziemy zażyć kąpieli. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się już za tydzień.